rozróżnić na tym filmie stroje. No, nie wiem. Ja sam nie to rozróżniłem. Bogaciach jedynie. No. Zatem też ja też słabo widzę w ogóle na... Nie lubię przy dużym osłonecznieniu nagrywać. Ja pieprzę, piłkę gubię. Żeby ciebie nie było widać. Nie, nie widać. Nie. Fak, nie widzę w ogóle chorągiewki narożnej. Mi kłód zasłania. 19. Pan wykonujący rzut rożny jest słabym ogniwem drużyny przeciwnej. Widzisz, jak piłkę wcześniej przyjął? Skoczyła wyżej niż on. No. Żeby kogoś nie spoturbował. Przez przypadek. Bramkarz. No. Czy bramkarz ma w ogóle strój? Dobre. Nie, niezbyt. Niezbyt. Fak, kopnąłem się chyba w statyw. No trudno. W statyw se kopnąłem. Co? Kopuj se? No, kopnąłem se. Jest ok. Fuck, ja myślałem, że to jest... Jak sok, to ma. Dawaj, dawaj, szybko!
wysypać? Nie. Na rękę? Nie wiem, czy na rękę, ale bardzo możliwe, że próbował tę piłkę zatrzymać. Nie wiem, czy na głowie. Co mi stało? Nie spadł. Chyba bardzo niefortunnie upadł. No. Wiesz co jest najgorsze? No zdrowie, że jak ja skręciłem nogę i pół roku się leczyłem, to też się tak zachowywałem, jak mnie bolało. Co? Też się tak zachowywałem, jak mnie bolało. Jak? No tak. To nie mnie bolało, w sensie jak padłem na boisko. No tak, może no podnieść. Ja zakrzyczał tak z bólu. Czemu to jest najgorsze? Bo on myśli, że już się musi stać podobne. No też coś poważnego. No tak, no. W sensie wydaje mi się, że... Nie wiem, czy na rękę tak upadł? Chyba na nogę, bo na nogę. Kto stoi? Kto tam stoi? Nie wiem. Nie, leży dalej. Kto? Nie, leży dalej. Myślałem, że już tam stanął. Nie, nie, nie. No widzę, że leży. Kurwa. On miał jakąś kontuzję kiedyś. Ja nie wiem, czy on więc nie miał jakiś taki poważny? Nie wiem, czy on miał jakiś taki. Bardzo możliwe. Prezes przyszedł. Może leci jakaś piłka tutaj na skrzydło? Ja mam wrażenie, że to jest strzał. Ja robię kurwa zooma na bramkę. Właśnie nie wiem, bo nie widzę za bardzo na ekran. To niezależnie gdzie bym siedział. Gdybym tam siedział, to w ogóle by mi w ekran. No, rzeczywiście. Szkoda go. Niech przyjdą chmury. No rzeczywiście się to tak schyla tam. Ale nie wiem, czy się nie będzie w pewnym momencie do aparatu świecił. No, zobaczymy. Dobrze się przeniosę. Ale to maksymalnie w połowie muszę decyzję podjąć. Ile przeczytałeś? Mało. Bo ja to tak czytam, ale nie umiem się zagłębić. Czytasz, ale nie rozumiesz. Nie no, rozumiem, ale... Nie umiesz się skupić tak, na czytaniu. No. Dlatego czytam kilka razy to samo zdanie. Ja nienawidzę tego, mi strasznie rozprasza coś. No, a później tracę ten... No ale wiecie, że z pięć stron może przeczytam, tak? Co? Może z pięć stron przeczytam. W ciągu całego mecza, to już jest śmiesz. Pas. Chyba ty masz jakąś ksywę? A na uczelni też nie mówią o ciebie coś inaczej? Chyba? Gdzie mówi do ciebie Jakub? Czasem po nazwisku do mnie mówią Jakub, nie, Jakub. Antolik. Nie wiem, w sumie na świecie z 2-3 osoby z tym nie Jakub, to jest mało. Nie? Bardzo nieprecyzyjny jestem dziś. To się skupi. A jakbyś miał parasol, to byś lepiej widział? Nie. Tak. Tak, lepiej bym widział. No nie, no weź, weź. Tak, lepiej bym widział, ale... A nie masz powiedzieć, że tego parasola? Nie zbyt. Parasola? Zobacz, no. Wiem, że nie mam. Co?
O kurwa. Co to, że za darmo mnie zadło? Chyba w kostce coś. Nie wiem czy. Tak, z Olą. Ej, Kuba, przeczytasz to? Co? Przeczytaj skąd? Widziałeś to? Bramkarz był wysunięty, tam światło podał. Bramkarz ledwo narożny wybił. Te? No. A pierdolę. Trzeba, karetka przyjedzie. Jak się biedny nie może ruszyć? No, bo więc zadło ma zerwane. Na pewno? To jest nasze dobre jakieś. Co? No. Śmieszne. Powiem ci tak. W tej drużynie nie ma słabych piłkarzy. Mi się skojarzyło od razu z tym. Z bąbelkami i z każdym człowiekiem. W naszym wieku. Co w naszym wieku? No, to jest znane takie nawiązanie, bo to tak jakby widać teraz. W ostatnim czasie to bardzo. No każdy bierze ślub, zaręczyny, albo dziecko, co drugi po prostu, przynajmniej u mnie. No właśnie, to zależy od środowiska bardzo. Chociaż zresztą to nie są jakieś ludzie tacy majstrzy, ja trzymam tylko, to są takie bardziej osoby, z którymi ci chodzi, wiesz, na gimnazjum, czy do podstawówki, czy do liceum. To bardziej dalej się, bo z moich takich bliższych to nie. Nic się nie stało. Klisi. Nie chcą go podnosić. No nie, no co? Tam już jest, tak? Ulicy Kolada. Nie, bo tam tego ustawiają. Sławek ma dzisiaj roboty dużo. Gdzieś po. Tak, bo tak mi się wydaje, że długo stał taką nagładę. Wydaje mi się, że jakby bardziej skłuł, że nic się tam nie powinno stać. Uszkodzenia nie powinno być. Działa. Trochę powikane dym, spray. No. Co z nią? Zrobiła komuś w Polsce. Mama? No, pamiętasz? A, no bo wujfi skąd? Tak, no. Zawoda jakiejś dziewczynie za długo sprayem przytrzymała. No. I zrobiła odmowę. Pieprzysz. Serio? Co? Serio? Już to był z tego. Masz uwagę! Ty rzeczywiście. Co?
Rzeczywiście. Nie, no widać. Co? Widać. No bo się zastanawiam, czy rzeczywiście się tam przynosić, czy je... Czy jest sens, czy nie? Bo to jest całkiem niezła perspektywa, bo jednak jest trochę wyżej. Ja tam bym musiał... No jest jakaś górka... Nie wiem. Tu czerwone? Właśnie nie wiem, gdzie go znieść. Tam się rozgrzeć. Nie, ale... Tak patrzę na ławkę, ale... Co, na ławce by siedział stąd tak po prostu. Proszę? Co, Damian? Nie wiem. O, Damian ten chyba. Tak. On ma tak śmieszny śmiech. Jego się śmieje, Bartosz, ty umiem. Nie wiem, nie wiem, czy umiem. No spróbuj. Nie wiem, czy umiem, bo nie pamiętam. No taki... No, no właśnie. Już pamiętam. Ale to ktoś mówi. Uważaj, uważaj, się tatu nie! Dziewięka! Wystraszyłem się. Co ich poskłada dwóch, nie? Siema. Tak się szybki nie jest, w sensie oni z nim... To gdzie poszli? Tam wyszli, tak? Tak, się zamknęli. A, piła poszła. Zawodnik ma takie same buty jak w Rupie. Dziewięć. Chyba się ślina do gwizdka dostała. On ma taki gwizdek. Bo jak startował mecz... Tam. Właśnie w telewizji też tak. Nie zwróciłem uwagi. Ja nie zwróciłem uwagę. Widzę. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Zadowolony jesteś z budków? Co? Zadowolony jesteś z budków? Tak. Zawsze z Air Force'ów jestem zadowolony. Patrz, patrz. Nie uderzyć.
Czas masz, czas masz! Jeszcze, jeszcze, dam! Dzień tam za linią, nie czuję tego dystansu, że tam boisko jeszcze się dalej ciągnie, a to już jest rozgrywka. Dzięki. Korekcyjne? Widać cię, cofnij się, cofnij głowę. Teraz? Już? Czekaj. No już się nie widać. Narożnym tylko tam było. Uderzy, patrz. Trzeba się decydować na takie decyzje. 17% baterii. Zostało pojemności 18. Nie, teraz nie wytrzymam. Nie wytrzymam? Jak szedłem do żabki, to nie miałem zasięgu, w ogóle zero. I ciężko miałem, żeby żabką się pobawić. Żabką. Długa ta żabka była, nie? Jaka? Każda żabka jest... Nie każda. Nie była zbyt... Nie wiem, dlaczego tak mówisz. Czemu? Bo nie było tych sezamowych kostek. Ja, kokosowy. Ja się nie z siecia po rzeczy piję. Ja w lodówce. Co? Nie mogę. Najważniejsze jest, żeby w żabce na 2000 żabców. 2000 złotych. Ja pierdolę żabców. Proszę? 100 żabców to 50 złotych? Nie. 25. 25, no właśnie. Tak, 50 złotych? Właśnie, jak to policzyć, ale nie chcę to podnieść. Ty, no. Wychodzi na to, że przez ten żabkowy przekręt. Że co? Przez ten żabkowy przekręt wychodzi na to, że... To na papierze zrobiłem zakupy za 1000 zł w żabce. Znaczy przekręt. To nie jest przekręt.
No właśnie, nie wiem. Więc musimy szybko schodzić z tym żabsem starym. Ale. Ale co? Jeśli. Jeśli? W jakiejś małej wsi może jest tylko jedna żabka. Nie wiem czy. No ale patrz, jak ktoś na przykład robi zakupy do domu żabce. Nikt nie robi, to za drogie. No ja, to jest bez sensu. No nie wiem, nie da się tego logicznie uzasadnić. 4000 żabców. No wiesz, na co dzień nie ukrainie, no i robisz sobie takie przekąski. No super, a potem... No nie. 10 złotych to 40 żabców, co nie? 40 razy 5 to już jest 200, tak? 200 czego? Żabców? No, tygodniowo. No to miesięcznie 800 żabców. Kiedy to weszło? No. Wiesz, na całej uczelni. I cztery konta, wszystkie w jednej żabce kupują. Robią zakupy na 1000 zł miesięcznie. Ale myślisz, że oni to wykryją? Nie wiem. Znaczy im nie zależy. To, że tam się dane daje, nie? No na przykład w miejscu jednym czelać. No to masz czelać, ja mam bielsk. Jeszcze w pobliżu jakby jest. No ale sobie stanęła przykrywka, bo tutaj było czas. Nie wiem za bardzo. Tylko się trochę boję tego. Póki co boję się wykorzystywać. Jak do ciebie policja przyjedzie, to wtedy będę wiedział, że nie mogę. Trzeba by regulamin przeczytać. No widzisz, tam jest taka notacja. Myślę, że ona by nie ryzykowała. Biorąc od nas sobie. Nie wiem. Może nie sprawdziła dobrze. To by wyleciała z pracy, nie rozprowadzał. Więcej jest takich osób. Słuchajcie, jej mąż też korzysta z tym. Te. Psa. Żab. Żab. No, nie za. Martwi mnie ten śpiewak. Co? Martwi mnie ten śpiewak. Co się martwi? Ten śpiewak. Co? Ej, wszyscy. Jak nie przegrany mecz, to... Czasem się mogą mylić koszulki. No właśnie sobie o tym teraz pomyślałem, że... Kontę że to jest jasno i po prostu nam podaję. Tak. Wiktoria, no, przeczytaj, ja nie powiem, a nie pokazuję. Ty, no wyłączył mi się nagrywanie. Co? Nagrywanie mi się włączyło na chwilę. Samo. Na to, akurat na tą akcję? No, tuż przed uderzeniem. W sensie włączyłem i od razu strzał jakby padł. Jadę. O fajnie. Się zastanawiam, czy zrobić takie ujęcie. Jest faul.
No już grają. Zbyś Raszewski. Co ty gadasz? To co napisał ci, że wie? O kurwa, bateria. No, zaraz zdechnie. Jakaś przerwa w grzecz. Nie wiem, szybko magazynek zmieniam. Jest. Jakoś o wiele przyjemniej mi się teraz nagrywa. Co? Widzę coś przynajmniej. A co, przed nim gdzie? Nie. Bo ci przygasnęło? Nie wiem, czy to kwestia baterii, raczej nie, ale... Słońce się tak pochyliło, że mi na ekran nie świeci. Że jakby... Cały aparat zasłania. Robi cień na ekran. Do sklepu trzeba iść. Do sklepu trzeba iść. Do strągi. To byś chciał jeść? Trochę. Wow. Przynieście kabanosy. Skąd? No. Cześć. A tam były jakieś... Proszę? Nie no, nie trzeba było. Nie wiem. Co, Wiktoria? Nie, gdzie czytanie? Tak, co? Druga strona? Nie, trzecia. Końcówka trzecia. Przynajmniej wiem, o czym to jest. Dawaj, skrycie dalej! To przeczytałaś lalkę? Chyba nie. W sensie... Nie pamiętam, czy to czytałaś. Czy wiemy, o co chodzi w ogóle? Ale chyba tego nie przeczytałam. Nie wiem, nie pamiętam. Pana Tadeusza przeczytałam. Nie przeczytałem, ale do siódmej księgi. A ja miałam swojego z domu, taki jak ja czytałam. Miałam tą książkę w częściach, taka jakaś stara jakaś podwalika. I normalnie miałam jakby takie rozdziały, taki plik rozdziałów, nie? Ja po prostu brałam tą starą książkę, trzymałam różne karty. Fajnie się to czytało bardzo. I spoko było. Ja tak mi się Zbrodnia i kara podobała, ale ja to... Ja nie czytałem. Zbrodnia i kara to była jedyna taka lektura, że przyszedłem do szkoły, wchodzę na polski i ten. I pani mówi, wyciągamy lektury, a ja... No ja i taki... Kurwa, na dzisiaj trzeba było coś przeczytać. Ale i... to się nawet fajnie czyta, jeśli nawet nie słyszała lektura, jeśli to zrobiła szkołę. No i musi Małgorzata słuchać. Ale zbrodni i kara nie dostałam do końca, chyba sam jeden rok. Bo ja zawsze tak na styk czytałam, coś.
będzie. W którą stronę? No a z lalką to tak właśnie, bo się zastanawiam, nie przeczytałem 400 na 600 stron, ale tak dużo ludzi narzeka, a nawet się to przyjemnie czytało. To też zależy, czy masz kompresję, bo jak mówisz coś na rzecz, tak, to nie ma tego sensu, ale jak to masz czas, to po prostu to się sobie tak na spokojnie lecisz, jak się przejdzie, się zaraz do książki, jak wciągnie, to jest sukces. Bo to później się chce nawet wracać, nie? No właśnie. Rozdział za rozdział, tak połączyć. Ale jak ci mnie coś nie zainteresowało w początku, albo się tak nie skupisz, to później cię. Ty bardzo wiesz w ogóle, kto lalkę napisał? Ty wiesz, że to jest pseudonim artystyczny? Tak. Wiesz, jak ma naprawdę na imię nazwisko? Głowacki? Głowacki. A imię to nie pamiętam. Bolesław. Co, no oglądamy? Zostawiliby? Do oglądania mecz chce pogląda? Nie. Leżę mu postawić. Wiesz co, chyba czekają? Nie mam pojęcia. Na koniec połowy, żeby... Aha, żeby bez... Tak bezpiecznie. Mhm. No. Możliwe bardzo. A tak czy siak jest tuż za nią i... Brawo, Micha! Tomek! Co z nami? Bramkarz w dostał. Albo w coś. A ten czemu leży? Nie wiem. W głowę dostał. Też chyba w głowę, no. Ojej, co za mecz. No, ja się miałem mówić. Dostał tam tylko kartkę, bo nie patrzy. Nie zrozumiałem. Trupiksze gęstość, ale... Że teraz trzeba miejsce. Sławek zapiada, on zakwasy będzie miał jutro. Tyle musi biegać dzisiaj. W ogóle mam... To zgłoszona jest chyba trawa. No jak bieg, to tak jak kłapał, tak... Z tym widać. Czasem jak biegali, teraz może już nie wiem, ale ty, jak się podnosi... Czy unosi woda? Kropelki, tak. Z tym widać, jak ma siedział, jak on ma mokro. Mhm. Fajna tapeta, przynajmniej tu się wydaje. A tam nas przy środku już trochę taka. No ale co? A nie widzę jak pola bramkowe. Co zaś tym łazem bramkarz będzie musiał wejść? Nie mów tak. Dlaczego? Bo może będzie oglądał z dźwiękiem. Po lewym też mówię, że łazem, co? Jest najlepszy. Ale podnośnik. No. Ale jaja. Jak jest przerwa w grze? No i pani musi ciągnąć. Właśnie. Zapomniałem się. Pierdolę, piłkę zgubiłem. Na miejscu. No. Okej. Okay. Boże, to jest straszne. Co tobie zrobić? No, to rzecz... Mówisz mi, tam jest. No to rzeczywiście mi to pomaga. Co jest? Wiktoria, co się dzieje? Takie śmiechy. Taka książka śmieszna. Kiedyś czytałem jakąś książkę i tak się śmiałem na głos. Takie śmieszne rzeczy były. Chyba nie medaliony. Żartuję. Nic.
Kurde, nie wiem, czy mnie nie spali słońce. Ha! Kurczę, no... Czuję, że mi się opiera tak. A ty masz te, nie? Są karnacje, czyli ty musisz uważać na słońce, nie? No tak, bo im jaśniej się jest, coś się trzeba uważać na słońce. Tak, ale... Bardzo rzadko się spalą. Zabrali. Tak. Jezus ma. Ej! O, już myślałem. Dobrze, że nie moje. A nam zleży. Ja pierdolę. Nic, Sławek. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Sławek nie nosi. Ładnie? To nie spray, to wilgoć murawy. Co? Czy czujesz ten spray tu? Nie, ale znam ten zapach. On chyba taki mentolowy. Aha, on jest taki, no. Fajnie, ja to lubię wąchać. Kup se. Wąchanie kleju? Ale to jak? Co? No. Biegnęło w narożniku, tak że tylko ja widziałem, jak on krzyczał od razu. No, mówiłem, że nie widzę. Już drugi raz sobie gdzieś widziałem, jak ktoś mnie za dwa pozrywał. Kogo jeszcze widziałeś, jak zrywał? Chyba słupka, jak na No jasne. Też tak krzyczał. Aaaa. No, bo to straszne. Ponoć. Co? Straszny ból ponoć. Ten moment, jak one się zrywają. Ja czujesz, że ci się coś jakby rozwarstwa. Potem chyba jest. Potem nie ma chyba takiego dramatu. Nie ma zagrożenia życia, to wypierdalaj. Tak jak mój dziadek. Aha. To mama zadzwoniła na policję i przyjechała karetka. No. Pamiętam. Kurczę, nieprzyjemnie, nie wiem czemu nieprzyjemnie mi się to mówi, że w tej samej nocy ci już no, tak, tak. Tak, przed chwilą. No ciekawe jeszcze, które więc za to. Ja z tej strony będę chodził, nie? Ale to jest no. Fajnie głową bugiło. Ale to jest najlepszy można, jaki mieliśmy. Proszę? Jaki? Najlepszy? No, taka jesień, nie zagłębiona.
Boże, chłop tu wypadł na ileś miesięcy, a to my, że to jest najlepszy mecz? Nie oceniam gry, tylko co doceniasz? No. I pogodę. Aha. I wiatr. Ten wiatr, jakby tego wiatru nie było. Ale też, że płynie. Tak to by za bardzo może to słońce było. Bardzo mi się to podoba. W takiej dolince zagrywają tam. Nie? Brawo! Nie zbyt. Może jaki ma suchy? Dobra, nie wiem, pamiętam. Może. Potem będą grać ze słońcem. Chyba się przesiądę na drugą stronę. No, już Bożek jest nisko. Ale w sumie, jakby trochę to przecierpieć, to to w końcu za górę zajdzie. Do 15 minut jeszcze jest przerwa. No właśnie, no właśnie. Także może zostanę. No czekaj. Poza tym, nawet pod to słońce to i tak nie widać tak źle. Ciężko mi w ogóle powiedzieć. Nie, no zostanę. To jest bardzo. Zaprosił Wiktorię do znajomych, nie znając jej. Tak? No. Nie mówię nawet. I jak pod to słońce? Nie jest najgorzej. Proszę? Nie, no bez przesady. Nie mogę aż tyle tego syfu jeść. Chleb jest dobry, mięso, warzywa, ja nie rozumiem, jak można... Sos. Jak sosu nie bierzesz, to jest okej. No, miarę. To jest akurat... Jak można kebaba bez sosu? Czas z sosem. No właśnie, nie? Czymś to trzeba popchnąć, tak? No właśnie, bo takie suche, co się przed kebabą nie bierze. No właśnie teraz jak... W ogóle jakby skupiasz się na tym tu i teraz, chcesz sobie coś zjeść dobrego i chuj. A jakie to ma fatalne i destrukcyjne... Destrukcyjny wpływ na organizm. Destrukcyjny? Długofalowo, no. Czemu? Czemu? Ty nie wiesz. Tyle kawałów zjadłeś i nic ci jeszcze nie jest. Plecy mnie czasem. No Bartka popatrz, zguda. Proszę bardzo, wszyscy plecy. Nie od brzucha. Jeszcze nie od brzucha. No w sensie możesz mieć tak duży brzuch, że ściąga cię do przodu i cię plecy bolą. Ale... Ale czasem mnie bolą plecy, jak długo siedzę, albo jak krzywo śpię. Ja jestem trochę krzywy kręgosłup, to też jakieś takie nienaturalne... No, ja też. Nienaturalne położenie... Z... No wiem, że masz. Co nie masz? Takich problemów. Ale w ogóle ściąga do przodu. Faceci mają częściej. Kobiety dużo rzadziej mają. No gdzieś mi Pan Bóg musiał ująć, tak? No tak. W mózgu ci ujął bardzo. Właśnie nie. A ujął. Jakby miał z czego imować. Ej! To najłagodniejsze ej jakie. Ej! Co? No. Jakby... Ej! To jest 0-0, nie? Tak. To jest? 0-0 jest, no. Uderzał? Nie. Mama. Mama. Wiktoria, a pojedziesz z autem do Emilki? Piwką sobie. O, chcę się najebać po prostu. Nie wiem. Wiesz co? A nie mówiłeś 5-0? Wiktoria. Przestaniemy się lubić. Ale szarf. Co popiłeś? Co popiłem?
No liter wina wypiłeś wczoraj. No co ty? No 750 wina. Pewnie z 800. No nie. No jak to nie? 750. W życiu liter? No wypiłeś tyle wczoraj. Nie wypiłem litra. Trzy winy na trzech były. No ty nie wypiłeś litra, wypiłeś troszeczkę więcej ode mnie i od Wiktorii. No miałem większą szklankę. Nie. To był moment, gdzie ty miałeś polany, a my nie. Potem ty miałeś dolewane. Tak inaczej. Bo Marek ci nalał tego różowego, jakbyśmy jeszcze mieli czerwone. Sam sobie nalałem. Ty sobie to nalałeś? No bo Marek mi otworzył. To ja bym obstawiał, że to przynajmniej z 850. Kurwa, byś mi mililiter wyliczał. Ale nie, chodzi mi o to, że litra. Wyliczaj, że wypiłeś wczoraj i co, dzisiaj zaś musisz. No nie, no bardzo szkoda. Ręce mi się trzęsie zaczynają. Też by mi się bardzo szczęsł, jakbym tyle alkoholu zaczął. Właśnie o tym mówię. Musisz się napić, żeby ci się przestały. No, do tego nawiązuje. O Jezus. Jezu, za to też bym nie. Jep. Tak. No, właściwie to tak. Chyba Sylwestrowa. Co, idzie ta bardzo już kipa osiedla? Która? Od Wiktorii. Mówiłaś Marii? No nie wiadomo, bo ona nie zarabia. I chyba ma rodziny i nie wie, czy... Nie. Jezior, do cholery! Ale nie, no, nie wiadomo, czy mama Tomka, czyli tej mojego chłopaka. Mojego chłopaka? No nie, nie zaplanują im. Czy co? Że nie zaplanują im, bo często... No spoko, i tak bym musiał już zapłacić więcej. Już taka cena, to nie wiem, czy byłaby opłacana. Już z 200... 60? 70? No, że nie mieliby gdzie spać, nie? No... Ale jakby teraz jeszcze poszukali, to może by jeszcze znaleźć jakąś pani. No ale też ludzie wożą, nie? Jakby sobie wzięli jakieś coś, to może bym ich u siebie przekimał. No łóżka więcej nie ma, no musieliby wziąć coś do spania na ziemi. Już materaca. Filip by pożyczył. Jeziorski, pa jak się popisuje przed kamerą. No mam wrażenie, to Jeziorski z jednym z lepiej wchodzących, tak? Tak. Cyklujących. No. Bardzo dużo szybkość. No właśnie. Dużo szybkość. Na przyspieszenie. Tak. Nie patrz, jak teraz wyraca. Ale ma jedną gwiazdkę słabszej nogi. Ma jedną gwiazdkę kondycji. No. Właśnie on jeszcze wraca. Jeszcze w ręce telefon trzyma. To Jezior? No popatrz. Nie no, jest ma ochraniać, nie no. Aż spojrzałem za ten ekranik. Nie wierzyłem. Dobrze. O nie, uderzyłem statyw. Fuck. It's okay. It's okay. Zerwane. Tu było w tym statywie takie pokrętło, już go nie ma. Została pani dziura. Ja tego nie zjebałem. Dziura? Bardzo... Często ostatnio tego Marwina. Nie ma Tesli. Łydeczki. Same mieć. Kurwa mać! Co powiedział? Obudźcie się do chuja. Tak, no.
Nie, chyba bramkarz. Ale ma zagrzaną. No, zagrzaną nóżkę. Ja się boję, że będę miał, wiesz, opaloną kostkę. O, weź mi tak trzymaj, masz szponą dłoń. Mogłem sobie stopery wziąć od siebie z domu. Stopery? No. Bardzo śpisz, czy są stopery? Już nie. Nie? Nie, no ja... ze mną ostatnio spał. Nie z tobą, nie raz. I to jeszcze jak pracowaliśmy, bo się chciałem przed pracą wyspać. Kiedy w tych rozpychających? No, w tych z eksplozją. Nie, bo ja mam... Partnerze? Tak, bo tam była jakaś prasa i raz dziennie ktoś korzystał z tej prasy przez 5 minut i dlatego na stanowisku musiały być stopery. Bo one według jakiejś normy ona wytwarzała, tak dokładnie, za duży hałas. Uderz! Wybij! No dobrze. No dobrze, no parze ile kibiców na wyjazd przyjechało. Kłopoty. Taki smutny mecz, tu kontuzja. Kłopoty. Powalczy. 9-1. No to kłopoty. Jaka godzina jest? Nie, dokładnie się ogoliłeś. Masz tu włosy. Co, tu? No, no, taki czarny. No to wiem. To czasem oni o tym zapomnę. O nim. Bo ja się nie muszę tam golić. No. Śniegul w ogóle. Komunikacji miejskiej. Ale nie ma Tesli. Nie ma Tesli. Nie ma Tesli, także będziesz pierwszy. Nie ma Tesli, nie ma Tesli, nie ma Tesli. Nie ma Tesli, nie ma Tesli, nie ma Tesli. Nie ma Tesli. 2-0-2-3. 0-2-3, 17 maja. Zaraz pokażę się w tym Marwinie. Co? To nie ma Tesli, nie ma. Jak to jest znak, czy nie się zapisał? Nie ma Tesli, nie ma Tesli, nie ma Tesli. Nie ma Tesli, chyba 4 Dobrze, że nie dostaję ekwiwalentu pieniężnego za nagrywane mecze. Wstyd by było wziąć za ten już pieniądze. Strasznie, strasznie mam jakąś taką rozregulowaną rękę. Ale kurde, to z nogami. Też mam marzną nogi. Stopy. Wiktora, też ci marzną stopy? Marzną ci stopy? Czasem, no. Też marzną, nie? Też marzną. Proszę, bo wczoraj padło takie hasło i ten śmieszny Pepe. Ja napisałem na grupie to hasło i z tym takim śmiesznym Pepe. Tą żabą. Pepe żaba. Wierzą czasem marzną. No nie, no i marznie się. Marzną czasem. A to mój Bartosz? No owszem. I ja nienawidzę im. Ale to się chodzi, on jest gorący. On jest taki rozgrzany. Ciepły. Ja mam podwyższoną temperaturę ciała ostatnimi czasy. Ja się czuję dobrze, tylko... Ja mam kołdrę, ale po dnie mam dodatkowy koc, bo jest tak silny. Najlepszy moment to jest, zakładzisz się spać i masz świadomość, że nie musisz wcześniej wstać. A czemu jest? Ale od kiedy on się tutaj rozwija? Od tego, od tej akcji? Jezus. Mówił, że mu barki usłyszy. Sławek. A czemu się boli? Jezi, Sławek. Barki go boli. Miał tu takie starcie przed chwilą. Widziałam. Jakaś klątwa w tym meczu jest. No. To mało witaminy.
02 02 03 02 03. Właśnie pokazać, ale strasznie słabo zaś. Co? Nie. Nie widać. Za nisko. No, troszkę, ale... No... O kurwa. Ja pierdolę, co to znaczy. Coś jak Play Arena, jak kiedyś graliśmy i Sebek Lądzin zerwał więzadła, a Bartek też coś tam narobił. Sebek Lądzin zerwał więzadła? No Play Arena, grał jeden jedyny mecz w barwach Akin Fenway. I ten mecz wygraliśmy, ale pamiętam, że Paweł Olek mi z nożyc zapakował bramę. Nie wiem, czy chyba jedną bramką, ale... No, Sebek wtedy miał więzadła zerwane i on na operację czekał chyba ponad rok. Bo długo się czekał na operację. Bardzo długo czekał. Kwido. No, nie miałeś żadnej operacji. Miałem. Miałeś? No miałem, no to kolano. Miałeś, jak taką, jak do tanku jechaliśmy do Krakowa. Tak, wtedy miałem... Tak, miałem... Właśnie. O, bo ty nie znasz historii, Wiktoria. Oni pojechali na taką Hemingway, ja pytali się, czy bilety kupuję z nimi, nie? Bo był taką w Krakowie. A ja miałem wtedy termin operacji. I to było, ja miałem operację w czwartek, a ten koncert był w piątek. Moment. I przyszedłem, przyjeżdżam do tej kliniki. I kurwa, okazało się, że im nie przyszedł jakiś sprzęt, jakaś końcówka do jakiegoś robota, coś. Bo to jest jakby na każdą operację masz jednorazową jakąś tam głowicę. Czekaj, nie łamie teraz. Że te końcówki są jednorazowe i one po prostu nie doszły na czas. I brakowało, nie było sprzętu, żeby mnie zoperować. Przeprosili mnie i przełożyli mi na za tydzień operację. Wiesz, ja byłem strasznie wkurwiony, bo wiesz, z torbą naszykowany mentalnie, że mnie dzisiaj pokroją. A tu nie ma sprzętu. I wiesz, i szybko doszła do mnie myśl, że przecież oni na koncert do Krakowa idą. No i wiesz, oni poszli na koncert, a ja przyjechałem do nich po koncercie do Krakowa. A czym jechałeś? Autobusem, Lajkonikiem. Lajkonikiem? Autobus. No jakby, a Lajkonik istnieje jeszcze, czy nie? Istnieje. Kiedyś był taki co nie istnieje już. No. No i... To była za operacja, ta z planem? Tak. I na tydzień później miałem i... Jak było w ogóle? Co jak było? Stało, bo już nie pamiętam. Co ja miałem? No miałem skręcone kolano. Więzadło miałem całe, ale miałem pokruszoną rzepkę. I miałem luźne fragmenty odłamane z rzepki w stawie i one mi latały po stawie. No i po prostu musieli mi wyciągnąć, spiłować te ostre krawędzie tej resztki rzepki, co została. Operacja sama? Tak. Nie czułem, nie wiedziałem, że tak jest to zrobione, ale po prostu mnie bolała ta noga bardzo. Złamanie. W ogóle okazało się, bo ja kiedyś miałem, kiedyś mi kolega koprął w kolano w podstawówce na WF-ie, graliśmy w piłkę i wtedy dopiero po jakimś czasie się okazało, że ja miałem naderwane więzadło, ale tego nie wykryli. Byłem u gościa, zrobił mi punkcję krwiaka z nogi, zdjął i puścił do domu, nie? No i okazało się, że miałem niedoleczone naderwane więzadło niedoleczone. No i nie wiem, czy... I wyszło na rentgenie, a potem też na rezonansie, jak już skręciłem to kolano te 2 lata temu, że mam zwapniały fragment jakiejś chrząstki gdzieś w tyle kolana. I to jest prawdopodobnie z tego
jak przed laty mnie ten kolega kopnął też w to kolano. Że wtedy mi się ułamał kawałek i on mi tam siedział w tym kolanie przez kilka lat. I oni mi go też wyciągnęli przy tej operacji. Ja miałem jedynie, jak szedłem kiedyś w Tatry, taką wycieczkę z Doliny Pięciu Stawów do Morskiego Oka przez Szpiglasową Przełęcz. No i to jest dość długa taka wycieczka całodniowa. A do Morskiego i po prostu w pewnym momencie idąc zaczęła mi cały czas stopa puchnąć, mnie boleć w ogóle. Nie? Ja myślałem, że gdzieś źle stanąłem, mi się skręciło i mi się coś działo. No. No i przyszedłem i noga już taka wielka, jak ten. Ale się okazało, że to tylko było nadwyrężone. Po prostu z przeciążenia tego, że to było takie długie i jakąś nieprzyzwyczajoną stopę i mi się coś takiego zrobiło. Jedno było. A myślałem, że skręciłem czy coś. Mm. Strasznie bolało. To się mocno. Ja sobie tylko rozcięłam skórę po kolanie. I dali mi szynę taką odtąd dotąd, bo powiedzieli, że jak chcę, to mogą jej nie szyć, tylko ona się sama zrośnie. No i była wtedy mała. No. Masz bliznę. Ale mam. Ale pamiętam właśnie kiedyś graliśmy na szóstce, był miesiąc później miał być turniej, czy tam 3 tygodnie. I ja sobie tak potwornie kolano rozwaliłem. W sensie przewróciłem się na betonie, miałem tak rozszarpane tą tkankę. To z którym turniej? Chyba w 6 klasie. Wtedy co wszystkich gnietliśmy? Wtedy to wszystkich zgnietliśmy. 44 żabce, znowu żabka. Wow. To mam więcej żabce niż 50. No. Pamiętam, że mi się ta rana 3 dni nie goiła. Miałem całe kolano żółte z Rivanolu. Fajnie było tam na tej operacji, bo głupiego Jasia dostałem. Chyba głupi Jasia to nazywa. Proszę? Właśnie jakbym był najebany. Takie głupoty gadałem do tych lekarzy. No język mi się plątał. No już nie pamiętam, ale... Ale był monitorek i można było sobie oglądać, co ci tam robią, nie? Aha, no... No i normalnie oglądałem, jak mi tam po kolanie jeżdżą. Bo ja miałem ten, wyrywane... pod narkozą te ósemki. No. Miałeś ósemki? No wyrwane. Ale nie ma. No ja nawet też mam zaczątki nie ma. Dziewiątej. Wow. No. Co za kurwa? No nieważne, no ale się obudziłem się, no i wiesz, i nie boli. Czerwona kartka. Coś tam. TMS to jest. Co ty kacie papuś? Gruby. No fajnie. No i obudziłem się, no i nie bolała cała szczęka. No. Mnie wkurzało to, jak pielęgniarki gadają. No. Bo ja byłem taki otumaniony jeszcze, ja mówię, mogą panie wstać już tego dać, no obudził się, boli cię? Ja mówię, no bardzo mnie boli, o to damy ci jakieś te przeciwbólowe i fajnie, bo miałem kroplówkę, miałem normalnie weflonu, no. Mi tam dały ketonalu, tramalu i jeszcze czegoś, no. Jakąś mieszankę, to nie wiem, 30 sekund już mnie nic nie bolało, no. Super to było. Szybciej prowadzaj! Zaczął przed wszystkim. Zero faru! Zero faru! Zero faru! Zero faru! Muszę nie przestać być panem, od kiedy zostałem panem zapory, to przegrywam. Ale nie ma to jest. To miało być tak, jak powiedział Paweł Nedwet.
nie ma testu, nie ma testu, nie ma testu, nie ma testu. Damian, ale nie ma testu, nie ma testu. Ładuje się, ładuje. Ale nie ma testu, nie ma testu, dalej nie ma testu, nie ma testu, nie ma testu. Pamiętam, jak przed operacją Gabrysia mnie nastraszyła. Te kilka dni było przed i jechaliśmy gdzieś, jechałem gdzieś z Filipem i z Gabrysią, nie? Chyba do Bartka czy coś. I Gabrysia nagle do mnie: a ty wiesz, że jak ci źle tą igłę ze znieczuleniem wbiją, to możesz przestać chodzić? Kurwa, do samej operacji to miałem w głowie. Co jest tak, że ci się tylko znieczulić? Nie wiem. To w kręgosłup to wbijają. Pomiędzy kręgi gdzieś tam. Najgorsze jest, że mi jakby znieczulenie przestało schodzić w trakcie, zaczęło schodzić w trakcie operacji. Tak? Jak miałem operację, ja zacząłem palcami w stopach ruszać. Jak zawsze. Ja zacząłem mi schodzić jak właśnie od palców. Jeszcze tych kolan nie czułem. No i co? I w nocy jakby już same nogi czułem, ale tutaj jakby całej miednicy i niczego nie czułem. Ale czułem, w sensie... Powiedziała ci pani, że to normalne? Tak, tak. Że czujesz? Po prostu tak sądzi. Czy nawet jej nie mówiłeś? Nie mówiłem. Wiem, że powiedziałeś, że panią ja już palcami mogę to no. Ej, a miałeś takie, mógłbyś jak w nietykalnych polać się wrzątkiem, żeby zobaczyć, czy chodzisz w no. Idź to piłko, jak najmniejszy wymiar kary, czy remis? Przecież jest 1-0. Co? Przecież jest 1-0. No ale czy będą mówią remis walczyli? Może. Co najmniejszy wymiar kary? Ewidentnie... Wiem, ewidentnie brakuje Sebastian Wróby. Mojego ulubionego zawodnika. Bardzo lubię oglądać. Piłkarza, którego nie ma dzisiaj. Tego, co strzela dużo goli. Ja jednak przegrywałem, to też strzela gole. Ostatnio. Nie mam Merkuriale od Neymara. Co ostatnio by raz się nie zapowiadał? No. No właśnie. Ja 5 gwiazdek sztuczek. Pezda? Nie. Aha, kto wchodzi? Nie wiem. Chyba. Nie. Tak, on. Dziwię, że nie grał od początku. Nie. Ty dzisiaj się nie ma, czym się udaje. Teraz godzina. Pół do końca. Jezu. Ależ, to wygraj. Będzie gol. Nie będzie. Musi być. No jestem za, ale nie widzę tego po prostu. To się przypomnę. Weź, weź i strzel. Nie wiadomo, co się tam stało. Czy by faulowali bramkarza, czy nie, to i tak sędzia by gwiznął faulną bramkarza. No. I bezpieczne w ogóle. Tak. Często było ciężkie do określenia. Ja mogę.
Kulkują mi się adresy. Ile one kosztowały? 20 zł. 5 zł. Boże, jestem fatalnym kamerzystą dziś. Właśnie też to myślę. Dużo gadasz, a jak sam będę wchodzę, to wiesz, że mi nic nie mówisz. No właśnie. To też myślałam, że więcej przeczytam. Co tam, Wiktoria? Jak idzie czytanie? Kibicujesz za poziom? No zajebiście. Jezu, kibice. Co? Fanpage mam polajkowany. A ja nie. No to ej, powiedziałeś, że stałeś fanem. No jestem fanem, ale nie trzeba wszędzie pokazywać, że jestem fanem. Byłaś na większej ilości meczy niż naczelny hejter za porywa pienica Kamy Kobiela. A Milis też nie jest hejterem. Właśnie? Kim jest? Też fanem został. A, fanem został. Chociaż teraz nie wiem, czy już jest fanem po tych słabych wynikach. No, teraz już nie. Już nie trzeba być fanem, bo tu już nie ma szans zaraz na raz. A, i myślałem, że to... No, ja też. Ale muszę tam zagrać. No, ładnie to rozegrałem. No. Ładnie się przekonał. Mhm. To, że on był napastnikiem, kiedyś to my... Nie wiem, chyba tak. Od początku jest. Tak. Nie, naprawdę? Uderzał na początku meczu tam w krzaki gdzieś. Wysoki. 1,80 m. Góra 1,80 m. Więcej niż DD. Wiesz co? DD? DD. Londynia. Ale pięknie pachnie, chyba... Chyba sezon grzewczy. No. Druga ręka. Ale to tak jak robię ci podział. Jaka decyzja? Ruch. Bardzo dobrze. Ruch. Gol. Ruch. Gol. To bym sobie też na podwiński dzień nawet. Ja też bym sobie poszedł na podwiński dzień. Tak? No mam taką ochotę jakąś. Na co? Na pójście na Podbeskidzie. Ale w... No ja nie wiem, co czy... Oj. Co się działo? Kurwa. Kto to rzucał? Rafał. Chyba tak. Tym. Największa flota. I ale pogoda jest super. No. Teraz ten jak tak wiatr przestało. Mieliśmy auto. No wiem. Warto już na bombiczyni? Nie, w życiu. Nie, ja nie z tych. Ty nie z tych? Ja nie z tych. Byle mu zabrał. Tak mówi. Co? Kto to powiedział? Kto to powiedział? No. Ten obrońca w włosach i w brodzie. Do kogo? Z kapitan do swojego. Jaki czas?
również wartość, że bramkarz też może aut winić? No się pomyślałem o tym, jak... W życiu się nie zastanawiałem, jak bramkarz wyrzuca aut w rękawicach. No normalnie, no tak jak zawodnik. Mu się nie przykleiły. Taki duży, a taki... No, ale... Byłaby wysoko. Ta praca musi być wykonana przez was. Masz ciasto. Wyszło. Tak, bramkarz w rękawicę. No wiem. Stara na ławę. Kurwa. Kurwa z ławki. Nie było. Chyba było full. Co nie? No. Teraz twoje włosy. Wiktoria. Się przewija zapach takich starych liści trochę. No mokrej murawy. Z palonym czymś. Dokładnie. A z taki charakter szczęście. Aż piwa tam wyleci. Oni zawsze wczesne wiosą na pyszne. Odbiję go. Podoba? Co? Podoba ci się? W sensie, że wczesną wiosną? Czy to rzut wolny? Nie, wczesną wiosną to jest charakter. Rzut wolny. I że ci się podoba, czy się nie podoba? Lubię go. Ale bardziej lubię, jak są takie palone liście, nie? Będzie gol, będzie gol, będzie gol. Ja mam za kwasy. Nie wiem. Kuba. Dobra, nie. No będzie, będzie albo nie będzie. Według mnie nie będzie. Obym się mylił. Jak tak się wykonuje? Jak Bartek z Gudna playera, nie? Ale pierdolę. Wiem, muszę tylko. No i dziękuję za pomoc. Dobranoc babciu, jak to mówią. Co? Dobranoc babciu. Co bardzo życzę. Anakin Skywalker? Zrób sobie takie dredy, takie Anakin Skywalker? Nie wiem, czy to jest Anakin Skywalker? Skywalker. Zrób sobie jak Rio Ferdinand. Darth Vader. Czy to jest Darth Vader? Takiego? Star Wars. No właśnie. Nie lubię. Nie lubię tego typu filmu. Bardzo smutny okres teraz. No straszny jest. Dla wapieniczan. Zawodnicy piją zbyt agresywnie i... Nasi? To trzeba trochę... Nie widziałem tej sytuacji w ogóle przez to... Nie. Która jest godzina? Pół do komina. Która jest minuta? 18? Nie, to czasu powinien być. No, zaczęliśmy trochę później. Nie, no, to...
Jest. Co? A nic, tak mówię. No muszę wszystko na jedną kartę trochę. Wiesz co? Chyba Mikołaj już pojechał. Zwątpił. Tak, był tam drążek, no. Nie przywitał się? Nie. Bo z Laurą. Nie no, w sensie machał tym. Ale sami tam byli tylko? Nie, z nim siedzieli, nie. Siedział z nimi. A Laura? Też siedziała. Stała. A pamiętam tego Jezusa. 20? Nie, no tego. Tego Jezusa? Tak. Ty? A to nie jest Jurajdancik? Kurwa, to jest Dancik. Tak? Mhm. On gra w Witkowicach przecież. Chyba. Wpisz. Znajdź. Cały mecz. No kurde, no tak mi się wydaje. Tak. Nie wiem, czy pamiętam, czy w Wilkowice? On grał w Fort Beskidziu. Gdzie to sprawdzić? No, jego karierę gdzieś tam. Albo wpisz skład Wilkowic, gdzieś transfer market. Nie no, ale skład Wilkowic gdzieś tam, może jest na Beskidzkiej piłce, wiesz? Skład Wilkowic jest za Wilkowice. Gielka jest w Wilkowice. Dlatego tak dowodzi, co? Jest kapitan. No. Z dziesiątką się gra. Dlatego tak zaciąga. I teraz z dziesiątką on grał jak w Wapienicy w zeszłym sezonie grali, to on grał chyba w środku pola w ogóle. Zobaczyłeś ten skład? A ładuje ci się. Co? Czerwień? Dziękuję, spierdolę. Co on czerwień pokazał? Co się kurwa stało? No, ktoś tam powiedział, a ja właśnie nie widziałem, jak on tam bo trzy kartki rozdał. Nie, no nikt nie zszedł. Nie, tam jakiś chłop chyba schodzi. No właśnie się zastanawiam, czy to jest. On zszedł, bo on wszedł w Rafała i Rafał go odepnął. Rafał dostał za to żółto, a on dostał pewnie drugą. 7, 8, ile ich jest? Po 10. 10? To jest mecz, który mnie chyba najbardziej zaangażował. Ja skończyło się. W sensie takim, że bardziej się skupiam na patrzeniu poza aparat. No. A nie wiem. Dawaj gol! Dawaj! Zastaw się! Adam, wchodzi! Ma trochę bebzolka, nie? Nic to jest po... Mi się wydaje, że to jest, co? Krótko jest. Niedługo.
5 minut. No maksymalnie. Ale 3 minuty. Co nie ma sens? Wjebał mu. No tak. Nie w twarz. Nogę. Widzieliś bardzo dobrze tą sytuację? Proszę? Widzieliś dobrze tą sytuację? No właśnie na ekraniku. Widziałem, że Niebieski chciał kopać. O, już Sławek będzie się zmęczył już. Wstawić tą nogę, ale no. Nie wiem. No, wyskupiony na piłce, a po prostu drugi ma chyba tam po prostu nogę swoją włożył, nie? I uderzył mu w tą nogę. Grałem cię jak pijak. Jak tak dalej pójdzie, tu Juraj Dancik. Znowu w ekstraklasie zawita. Tak. No to. Juraj Dancik. Ha, jest Juraj Dancik. Tomek! To dlaczego zero goli za parę? Wielki Juraj Dancik. A czy Juraj Dancik nie angażował się jakoś społeczno-politycznie w życie Bielska Białej? Nie było czegoś takiego, że on gdzieś na coś startował, ale nie pamiętam już na co. Napisz do Kamila, on będzie wiedział. Mi się wydaje, że właśnie Kamil o tym pisał. Patrz, biłem się za nosem. Patrz, patrz. Odpychałem się. Ale nerwowo, ja pierdolę. Liniowy chorągiewki zbili. Długo finisz, Bartosz. No. Finisz, a ty nie wciągnął.